Cześć siemaneczko, moi widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 3 Digigona. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją o nazwie Żyli długo i szczęśliwie, więc znajdujemy się przed rezydencją Von Everetsów i lecimy sprawdzić, gdzie tam ta jego żona jest pochowana. Ale coś tutaj się już wyprawia. Podejdźmy bliżej do tego pana, który patrzy w tą dziurę. Złodziej! O ty skurczybyku jeden! Złodziej! Co pan złodziej tutaj robi? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie! Aleś się mnie! Ciszej mówię! Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko, na co mi to było? No właśnie, co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem, tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamień se... Sprawdzę, co to było. I poszukam twojego wspólnika. Ja nie mam czasu czekać. Zmywam się stąd. Ale gościu. Posiadłość. Zostawił swojego kolegę i kit z tym. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Dobra, kit z tą różą, ale ja tutaj widzę, że jest jakiś chyba strażnik w tej posiadłości. No i będzie naprawdę bardzo ciekawie tutaj. I bardzo ciekawy pojedynek. Tym strażnikiem. No dobra, przeszukajmy tutaj. Odszukaj wspólnika napotkanego złodzieja. Używając wiedźmińskich zmysłów, poszukaj fioletowej róży na terenie rezydencji Von Everetsów. No na początku poszukajmy tego złodziejaszka. Co tutaj mamy? Świeży nawóz. Świeży nawóz. Świeży nawóz. Żeby ten strażnik tutaj tej rezydencji był jakimś ogrodnikiem? Kurczaki? Niby ciągnął coś tam, nie? Może jakieś grabie albo coś? Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Ciekawe, ciekawe. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Kurczę. O, pies! Pies! W takim miejscu? Kurde. Co robisz w tym miejscu? Lepiej zmykaj, zanim coś ci się stanie. Aha. Szkoda, że nie potrafisz mówić. Ten pies mi jakiś taki podejrzany się wydaje. He! Zniknął! He! A nie, jest tu. Czeka. On jakiś zaczarowany jest. Widać po jego oczach. Dobra, teraz lecimy w lewą stronę, tutaj. Tutaj coś jeszcze mamy do przebadania. Sprawdźmy. Tutaj się coś zawaliło. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Szkoda. Ule. Ule. Dobra. O, ktoś tu... nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Ale nie ma tu fioletowej róży. A, jakiś zapaszek. Tutaj co mamy? Kurde, wiedziałem, jak się to nazywa. Nie pamiętam. Sztaluga? Sztaluga chyba. Drewno zdążyło już zbutwieć. A, szkoda. Geralt nie powiedział. Ślady fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Badaj tyły ogrodu. A tutaj co jest? Szkatułka. Złoty kubek. Złoty kubek. Nice. Ale ja większego zastosowania nie widzę właśnie na te złote przedmioty, kurczę. Ani tego dobrze sprzedać.
gdzieś u jakiegoś pasera za drożej. Nie znalazłem żadnego. Rozebrać na części troszeczkę szkoda. No więc tak kurde powiem wam, że te złoto no tyle, że jest, nie? No, bo ja tam nic nie potrzebuję, jeśli chodzi o jakieś craftingi. Bo kurczę, staram się wszystko zbierać sumiennie. I to zawsze plusuje później, jak coś chce się wytworzyć. Dobra, tutaj wejdźmy do góry. Ale tutaj najpierw w lewo bym musiał pójść. Tutaj. A tam w ogóle jakieś dźwięki są, ale to chyba zza muru. Że tutaj mógłbym sprawdzić koło tej chaty. Ktoś nadal dba o porządek w tym miejscu. No tak, tak. Nie, tutaj nic nie ma. O, kici kici. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Aha. Aha. Wytrych. Musiał należeć do drugiego złodzieja. A dlaczego ten kot siedział na tych wytrychach? Aha. Patrzcie, ślady. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Podkute buty. Ciekawe, po co się podkuwa buty. Jak konie. A tutaj co jest? Patrzcie. Ciągnięto tędy rannego człowieka. A, dobra. Ten koleś zabił go i zakopał pewnie. No szkoda się mówi, nie? Dobra, wchodzimy. Jest. Mogiły. Bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Lecimy z tym gagatkiem. Dobra, spróbuję go zamrozić. Dobra, poszło. Elegancko. Udało się go zamrozić. Pokaż, co umiesz. Pyk, pyk, pyk. Aj, skurczybyk jeden. Odejdź ode mnie. Dobra. Pyk. 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 Szkoda, że się gnojek nie pali, nie? Jeszcze raz próbuję go zamrozić. Nie regeneruj sobie. Kurde, Geralt. Co ty robisz, Mendo? O, ale to było dobre teraz, nie? Ten znak. Ale siadł. Dobra, zamrożony. Fajnie. Oj, 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 oj. Pięknie, pali się. Nie siadło. Dimeryt. Raczej nic mu nie zrobi, ale można zobaczyć. Nie, nic mu nie robi. Księżycowy pył. Też by niestety, ale nic nie robi. Kartacz, kartacz będzie mu tam coś robił, dobra. Kartacz, kartacz zawsze dobry jest.
Oj, przyjacielu! To mnie teraz walnąłeś. W kokohones. Dobra, pyk, pyk. Pięknie. Aja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 j
Pyk. Dobrze. Aj, dostałem. Kurde. Szlak by go. Pyk. Za ostro idę. Pyk. Dobra. Pyk. Teraz. Pyk. Do tyłu. Jeszcze raz tarcza. Dobra. Do tyłu. Geralt. Dobrze. Do tyłu. Aj. To nie tak miało wyglądać. Dobra, i pyk. Dobrze. Pięknie. Jeszcze raz, pyk, dostał. Pyk. Ajdź. Skubaniec. No nie. Dawaj go. Dobra. No kurde, Geralt Wald. Nie możesz się podpalać. Dobra, do tyłu. Nie trafiłem. Dobra, dostał. Za dużo mu to on nie robi niestety. Teraz. Do tyłu. Ochronka. Unik. Dobrze. Ochronka. Sobie aktywuję jeszcze raz. Strzał. Unik. I zjedz sobie coś, Geralt. Ajdź, ciężka walka, oj, ciężka. Dlaczego nie mogę zjeść? Chodź! Dobra. Ja pierdzielę, ty skurczybyku jeden. Dobra, do tyłu. Ajdź, nie trafiłem, kurde. Teraz, piękna wymiana. Okej, pyk. Pyk, pięknie. Jeszcze raz. A ty kluczniku. Dobrze, dostał. Muszę sobie tą ochronkę zakładać. On wtedy chyba sobie nie jest w stanie zregenerować życia. Aż tak. Dopiero jak wyprowadzi drugi cios. Teraz, Geralt. Ajajajaj. Nie. Paj w niego teraz. Pięknie pali się. Teraz złapał. Kurczybyku ty. Pięknie. Już jesteś mój. Leżysz. Jest, udało się. Naprawdę ciężki, wymagający przeciwnik, powiem wam. Ale udało się pokonać klucznika. Ja wiem, po co on tutaj był. Co to do cholery było? Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć.
Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. O! Przyjaciele domu! A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Kurde, czyżby Olgierd maczał w tym palce? Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everec? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everec? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Coś mi się wydaje, że to nie będzie zbyt proste. Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Wspaniale. Fajna łopata. Łopata klucznika, sprawdźmy. Co to daje? Obrażenia jako tako mogą być. 10% zadanych obrażeń zwraca... 10 zadanych obrażeń zwraca jako żywotność. No, w miarę. Dobra, ja sobie tutaj przemedytuję chwileczkę. Aby odzyskać moje itemy. Pięknie. Jestem zdrowy i mam itemy. Nice. Dobra, zbadajmy te groby sobie. Kolejny intruz pogrzebany przez klucznika. Tak, i tak grzebał wszystkich, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem grobów by było z tamtym. Nasiona i cebulki. Ktoś tu wciąż sadzi kwiaty. No klucznik. Klucznik ogrodnik. Sadzący kwiaty. O! Srebrny. Mam pierścionek fantastyczny. Pochódźmy sobie tutaj jeszcze tak na szybciko. Na szybciku. Zbadajmy ten teren, czy na pewno tutaj nic ciekawego nie ma. No, oczywiście gościu nie żyje, nie? Teraz jest norma. A na dole co jest ciekawego? Zajrzę? No, tak średnio bym powiedział. Tutaj co mamy ciekawego? O! Ornamentowana szczotka do włosów. Szczotka do włosów. Ładny kwiatowy ornament. Kurde, jak słyszę ornament, to zawsze mi się kojarzy z Metinem. Dwa. Z takim ulepszeniem, nie? Czy to nie jest ulepszenie, lecz to jest składnik. Aby ulepszyć. Ornament. Dobra, tutaj w dół. To jest za posąg. Pewnie złodzieje próbowali ściągnąć posąg linami, ale ktoś ich przepłoszył. Ktoś. O, fajna dziurka. Czyżby ktoś tutaj miał być pochowany? Dobra, patrzymy dalej. Co mamy tutaj ciekawego jeszcze? Do znalezienia? O, jest coś? Nie znam tego bóstwa. Dziwne. Olgierd nie sprawia wrażenia bogobojnego. Bogobojnego? Tak. Dobra. Idźmy tutaj. Tutaj mamy te drzwi, ale jeszcze moglibyśmy zbadać
tą część tej posiadłości, ale tutaj już niestety, ale nic nie ma. Okej, okay, dobra. A, patrzcie, tam się coś w ogóle świeci, nie? Ten żuraw, nie? To się bodajże nazywa żuraw. Podejdźmy tam. Jest i żuraw. Wygląda na nowy, a wiadro było naprawiane. No, no. Domek ogrodnika. Ciekawie, ciekawie. Wręcz pedantyczny porządek w narzędziach. No, skurczybyk. Patrzcie, jadł coś niby. Ale jak? Jak on miał gębę... Nie. Gęby nie miał zszytej. Ale dźwięki, nie? Przed chwilą były. Jakieś upiory. Nie no. Gęby nie miał zszytej, tylko oczy. I nos. Ciekawe po co. Ej, bo on tam, te zwierzaki mówią, aby tyłem wejść, chyba. A jakbym wszedł przodem? Tędy nie mogę. A tędy, skoro mam klucz? Też nie mogę, czyli tylko i wyłącznie tyłem mogę teraz wejść. No to zróbmy to. Tutaj. O, mogę. Odejdź, nim będzie za późno. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Duch mnie tutaj już przywitał na samym wejściu. Iris. Będzie bardzo ciekawie. Jeraż ten. Aż creepy, nie? Te dźwięki. Jery, jak tu ciemno. Kobieto, zapaliłabyś światło tu. Dobra, wchodzimy. Ja nie lubię takich klimatów, nie? W ogóle w horrory ja na przykład nie gram. Ja od razu się boję. Dobra. Wracamy. Teraz w lewo. A tutaj? Nie, tu nie mogę. To jest jakaś dykta. A, patrzcie na ten obraz. Jakąś dziwną ma poświatę zieloną. Co do jasnej. A-a. Trzeba uważać. Kurde. Te obrazy są jakimś portalem tutaj. Dla nich. Dla nich albo dla niej. W sumie nie wiem, czy to była Iris właśnie, czy to był taki standardowy upiór, a wydaje mi się, że to chyba była Iris właśnie. O, unikatowy. Ale on tam słaby jest akurat. Kurde, skrzynkę postawili akurat ten, koło obrazu. To tutaj coś jeszcze mamy, tutaj. A, cholerne świeczki. Szkicownik Iris. O kurde! Oh my god! Nie lubię takiego czegoś. To mega. Zaraza. To mój dom. Tego to ja nawet się nie przestraszyłem tak naprawdę. O, Olgierd. Aleś tutaj ładny. Olgierd, jakiego nigdy nie znałem. Był wtedy innym człowiekiem. Tak. Dobra, teraz tutaj. A nie, w sumie możemy jeszcze zwiedzić tutaj drugą część. Tutaj. A tam co, Harry Potter siedzi? Kurde. Pod tymi schodami. A sprawdźmy tutaj. Co to jest tutaj? Zgaś. Zapal. Cholerne świeczki. Wszystko czyste. I przygotowane do posiłku. Chyba ten klucznik nieprzerwanie nakrywał do stołu. Tego, żebym się nie przestraszył. Tego, żebym się nie przestraszył. Akurat nie było nawet straszne. Tutaj możemy wejść? Nie. Dobra, tam jeszcze coś jest. Tutaj niby.
zamknięte. Kurczaki. Tutaj ta strona. Też nie, tylko i wyłącznie do góry, do góry, do góry. Jesteśmy. O ja pierdzielę, ty skurczybyku pierdzielony. Ktoś próbuje mnie powstrzymać? O! Ale to głupie jest. Mogliby oszczędzić. Pierdzielone obrazy. Tutaj? Zamknięte? O! Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Ciekawe. Ślady pożaru. Ciekawe. Tutaj coś mamy, jakaś skrzynka? To jest. Podnieś. Dzięki, dzięki. Dawaj, Gerwald. O! Tutaj mogę coś zejść gdzieś. Dobra, tam na dole nic nie ma ciekawego. Więc wracamy na prawidłową ścieżkę gry. Czyli tutaj tym balkonikiem musimy chyba w prawo. Tak. Teraz tutaj w prawo, ale tutaj Ja pierdziele! Otwierające się drzwi oczywiście. Ktoś tutaj próbuje mnie nastraszyć. Kurcze bele. No i mu się uda na pewno. Zaraz się coś tak, zaraz się pewnie od Janie Pawli coś, nie? O, aha, 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 dobra, dobra. Bierzemy kota. Kota, kota, kota. Dawaj kota, eliksiry. Który to jest kot? To jest kot, dobra. Łykniemy sobie go. Dobra, dawaj tego upiora. Pyk, pyk. Dobra, trochę dostała. Mogę w ogóle coś zrobić? Chyba tak. Aj, ty skurczybyku. Giń. Dawaj, groma. Dobra. Pyk. Ajdź, pyk. Teraz. Pyk, pyk. A, ze zdjęć czerpiesz życie. Ciekawe, ciekawe. Teraz tutaj. Pięknie. Ajdź, 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 zaraz zostałem. Mały wpierdziel. Dobra. Ajdź, 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 ajdź. Szybko, 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 szybko. Ej, uciekła do obrazu. I wyszła tym. I całe życie ma. Co za menda. Ja się na to nie będę godził w ogóle. Jak to jest? Co to ma być w ogóle? Tutaj, 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 tutaj ten obraz. Jest Gerwald, pięknie. Dawaj, ochronka. Mocny atak. Dostała, ładnie, bęcki. Który obraz? Ten? Nie, tamten. Szybko, szybko, Gerwald. Pięknie. Dawaj znów ten. Ochronka, pięknie. Ajdź, 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 ajdź. No co robisz? Który obraz? Ten tutaj. Pięknie. Ta Iris to chyba uwielbiała malować, mi się wydaje. Jak ona tak ciągnie do tych obrazów. Pięknie. Dawaj groma. Pięknie zniszczony obraz. Aj. Wow, a ty co?
Pięknie. O, zaraza. Co to było? O. 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 Cofnęło mnie. Tak jakby. Tak w ogóle wszystko się pali teraz. Ciekawie. Zamknięte. Sypialnia. Tu miała być Iris. Jest fajka. Dobra, pójdźmy tędy. Jest jakiś list? Nie, portret Iris i Olgierda. Piękna para. I tu jest ta róża, patrzcie. Jest ta róża. Jest róża. Na tym obrazie całym. Tutaj jakiś spichlerz. Wiadomo, koło łóżka to spichlerz. Tutaj te sztalugi są, jak się nie mylę. Są sztalugi. Tak, Iris bardzo lubiła malować. Chyba, tak mi się wydaje, kurczę. O! O, widzianko Olgierda? Ozdobny kontusz. Jak wygląda w nim? O kurde, Geralt. Ozdobne buty. Czy też są? A nie. Dobra, one mają podobną tą. Po prostu tak podobnie wyglądają. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Ej, czy czasami Olgierd jej tutaj nie uwięził? Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. W jaki sposób umarło? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Jej duch jest niespokojny, gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. A, więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Dobry piesek. Bardzo dobry. No dobra. Znajdź odpowiednie miejsce na pochówek Iris. Dość ciekawie. No i ładnie otwarte drzwi frontowe. Coś powiesz, piesku? Nie, nic nie powiedzą. A to guptaski.
Dobra, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcineczek, więc ja niestety, ale już się z wami żegnam, więc siemandero, trzymajcie się czołeczka do następnego i poprzedniego. Na razie, chłopa, pa. Żółwiczek dla was, mordeczki.